Tu mam router od internetu. Jest to router halny, dostarczony przez dostawcę internetu. Ale zaraz pokażę wam, gdzie jest problem. To jest problem. To jest switch TP-Link. Jest to podstawowy model o przepustowości tam niecałe 100 parę mega na sekundę. Każdy port obsługuje 100 mega na sekundę, gdzie ja mam internet w swoim komputerze na poziomie 16 mega na sekundę. Brat ma na poziomie 100 mega na sekundę i ten switch nie wyrabia. To jest typowe gówno, jakie TP-Link produkuje. A będę kupował tutaj, zaraz wam pokażę, co mam w telefonie. A będę kupował taki switch Cisco, który kosztuje 200, ale jakością wykonania i przepustowością jest na o wiele lepszym standardzie niż to gówno od TP-Linka, które posiadam obecnie. Więc to będzie. Oczywiście jest niezarządzalny, bo ja nie chciałem zarządzalnego, ale każdy port jest 1000 mega na sekundę, więc 1 giga i tu już będzie niezła przepustowość. Powiem szczerze, jest to bardzo dobrym rozwiązaniem niż to gówno standardowe od TP-Linka. Ja w ogóle się dziwię, jaka patologia panuje na polskim YouTubie, że wszyscy reklamują tylko produkty TP-Linka. A nikt nie reklamuje ogólnie Cisco. No bo Cisco jest drogie. Za Cisco trzeba zapłacić, ale Cisco się odwdzięcza kosmicznymi parametrami i przepustowością. A tego większość YouTuberów, jak na przykład Ziemniak z Masło, czy na przykład Kogry, nie mówią. Ale sprzęt Cisco jest bardzo dobrego wykonania. I mogę go serdecznie polecić. Trzymajcie się i pozdrawiam.